Siłą napędową tych wydarzeń w Dąbrówce Osuchowskiej stały się kobiety wiejskie. Kobiety, które postanowiły odbić jednego z aresztowanych chłopów z rąk policji i jednocześnie tą policję ośmieszyć. No, bo wiadomo, no, też policjanci to też mężczyźni, prawda? No, nie będą bić kobiet. No, może teraz to się w ostatnich latach zmieniło, ale przedtem chyba tak nie było. No i wtedy oczywiście pałki poszły w ruch. Inne środki przymusu, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, bezpośredniego, i jeden z tych demonstrantów zginął. Jego grób jest na cmentarzu w Czerminie. I wiem, że po tych uroczystościach w 2007 roku został odnowiony, między innymi staraniem ówczesnego wójta Leona Göttingera, za co oczywiście należą mu się podziękowania. 42 chłopów tutaj w Dąbrówce Osuchowskiej zostało rannych. No wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj jest demonstracja jakaś w Polsce i jest 42 osoby ranne. To jest po prostu nie do wyobrażenia. Jest kilka osób rannych, najczęściej to poparzonych gazem, ale że byli ranni, że mieli połamane ręce, nogi, no jednak to się nie zdarza. A wtedy ta bezwzględność policji była taka ogromna. Ja kilkanaście lat temu zwróciłem się do jednej z mieszkanek, pani Janiny Bury, żeby mi opowiedziała o tym, jak to było, bo ona to pamiętała. I mówi, pani Janina Bury mówiła wtedy tak: chłopi bronili się, bo swoje prawa chcieli mieć. Wtedy napad był straszny. Chyba też w wiosce było wesele wtedy. Może to pamiętają najstarsi. Ktoś jednak ostrzegł, że będą łapać chłopaków i wszystko wywiało. A przylecieli do nas starsi chłopaki z Brnia, z Ziębniowa i był tutaj wielki ruch. Widziałam, jak drogą lecieli usmoleni policjanci do Sfułki, do Treli. Tam mieszkali tacy kawalerzy i chcieli ich widocznie połapać. Ja wtedy przeszłam przez płot do sąsiada i pytałam, czy pójdzie do szkoły, czy nie w tej sytuacji. Ta opowieść jest bardzo barwna i zresztą była opublikowana, ona jest także w internecie, jak ktoś chce, może do niej sięgnąć. Policjanci w Dąbrówce nie tylko zabili jednego człowieka, nie tylko ranili 42 osoby, ale także niszczyli rozmyślnie chłopski dobytek. I jeszcze, żeby dobić tych ludzi stąd, aresztowali 72 osoby. No to też jest liczba niewyobrażalna. Ona świadczy o nastawieniu ówczesnej władzy do chłopów. Świadczy o tym, jak ta klasa, jak ta grupa społeczna była przez ówczesną władzę traktowała. Są nazwiska tych ludzi. No tutaj też pojawia się Władysław Luka. To jest bezpośredni, że tak powiem, linii potomek, przecież pradziadek państwa Luków tutaj z Dąbrówki Osuchowskiej. Ja podejrzewam, że jest więcej takich osób, których dziadkowie, pradziadkowie w tym uczestniczyli. Ale także i z sąsiednich wiosek, na przykład Wojciech Opałacz z Lusakowa. Wiem, ta rodzina Opałaczów teraz mieszka w różnych miejscowościach. Czy Andrzej Sieroń z Dąbrówki, czy Michał Zięba z Brnia Osuchowskiego. Wymieniam tutaj takich, którzy po aresztowaniu zostali skazani na wiele miesięcy więzienia w Tarnowie. Bardzo ciężkiego więzienia. To więzienie w Tarnowskie było niesławne w ogóle w całej Polsce.
Jeśli chodzi o te wydarzenia, to tutaj też mieli swój udział ludowcy z wiosek, taka słynna rodzina Gessingów, o której warto wspomnieć, którzy byli potomkami kolonistów niemieckich, spolonizowani katolicy, którzy praktycznie już w pierwszym pokoleniu stali się polskimi patriotami, zarówno w czasach Galicji, przedwojennych i potem podjęli się, choć pewnie z bólem, działania na rzecz społeczności chłopskiej, bo jeden z Gessingów był ministrem rolnictwa. Więc warto też o Gessingach wspomnieć.